Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości za ubiegły rok. Największa partia opozycyjna może stracić finansowanie z budżetu na najbliższe 3 lata. Politycy PiS-u mówią, że koalicja rządząca wykorzystuje PKW, by zwiększyć swoje szanse w wyborach prezydenckich. 75 milionów złotych, tyle Prawo i Sprawiedliwość może stracić z 3-letniej subwencji państwowej na utrzymanie partii. To konsekwencja uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła ubiegłoroczne sprawozdanie finansowe PiS. Większość sejmowo-rządowa Państwowej Komisji Wyborczej rozstrzygnęła 5-4, że należy odebrać subwencję. Przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Do decyzji odniósł się m.in. rzecznik PiS poseł Rafał Bochenek. Decyzja politycznych nominatów w PKW obecnej koalicji 13 grudnia pokazuje, że planem rządzących jest eliminowanie jedynej realnej opozycji w Polsce poprzez bezprawne administracyjne działania. PKW nie ma podstaw do odebrania subwencji, wskazał poseł PiS Edward Siarka. Mamy do czynienia z działaniem czysto politycznym wymierzonym przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Czego politycy koalicji rządzącej nawet nie próbują ukrywać. No to jest decyzja, na którą rzeczywiście długo czekaliśmy. W wyniku utraty płynności finansowej PiS dzisiaj nie ma zdolności kredytowej, co stawia pod wielkim znakiem zapytania wizerunek przyszłej kampanii prezydenckiej, która będzie niezwykle kosztowna. To prawdziwy cel rządzących, napisał wiceprezes i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Oni panicznie boją się porażki, bo godnie przegrywać potrafią tylko ludzie honorowi. Dlatego jedynym celem odebrania nam subwencji jest chęć zwiększenia swoich szans w wyborach prezydenckich. Końcem sierpnia PKW odrzuciła sprawozdanie Komitetu Wyborczego PiS za ubiegłoroczne wybory parlamentarne. Obcięła o prawie 11 milionów złotych jednorazową dotację dla PiS w wysokości 38 milionów oraz coroczną subwencję wynoszącą 26 milionów. PiS odwołał się do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Może to zrobić i teraz, podkreślił przewodniczący PKW. Subwencja jest tak długo wypłacana, dopóki Sąd Najwyższy nie oddali skargi, więc i tak moim skromnym zdaniem trzeba poczekać na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w zakresie odrzucenia sprawozdania przez Państwową Komisję Wyborczą. Choć Sąd Najwyższy nie rozpatrzył jeszcze pierwszej skargi, to minister finansów wstrzymał wypłatę ostatniej raty subwencji dla PiS. PKW podjęła także niezgodną z prawem uchwałę, zgodnie z którą nie będzie uznawać orzeczeń Sądu Najwyższego, które zostaną wydane przez sędziów powołanych po 2018 roku.